Cześć, dobry wieczór, zapraszamy na kolejne dylematy budowlane, czyli podcast budowlany, w którym omawiamy różne rzeczy związane z wyborem działki, przygotowaniem do budowy i samą budową. Dzisiejszy temat to o czym należy i o czym warto pamiętać planując instalację elektryczną w swoim domu. Zapraszamy do słuchania. Cześć, jestem Sławek Zając, jestem doradcą budowlanym od wielu lat. Prowadzę serwis Jak się wybudować i nie zwariować. I krótko o mnie to tyle. Krystian, powiedz coś o sobie. Cześć, witajcie. Ja nazywam się Krystian Lemkowski. Jestem z zawodu i zamiłowania i wykonywanej pracy inżynierem budownictwa. Specjalizuję się w budownictwie mieszkaniowym, wielorodzinnym, jednorodzinnym. Tego typu inwestycje prowadzę. No i to o mnie krótko, by było też na tyle. Tak, dzisiaj krótko się przedstawiamy. Mamy temat e, konkretny, e, który <coughs> myślę, że wam sporo pomoże trochę pokładać w głowie, co warto planować właśnie przy instalacji elektrycznej. I trochę też pokażemy, dlaczego tak często mówimy o tym, aby jak najwięcej rzeczy planować już najlepiej na etapie projektu budowlanego. A to dlatego, że jak odłożymy pewne rzeczy, e, aż budowa wystartuje, no to potem się może bardzo łatwo okazać, że o czymś zapomniemy, coś przeoczymy, w ferworze walki, załatwiania ekip i materiałów budowlanych i wykończeniowych zapomnimy o pewnych kwestiach, wprowadzimy się to do domu, no i potem będzie trochę żal, że kurczę, brakuje nam gniazdek, jest za mało światła, jest zbyt ciemno, albo zapomnieliśmy o, właśnie o, o tym, że mamy jakiś sprzęt w domu, którego nie mamy jak podłączyć. Tak więc ten podcast jest po to, żeby wam trochę pomógł, ale też jednocześnie pokazał, jak ważne jest planowanie, a dzisiejszy podcast sponsoruje nasz poradnik. Porady dotyczące wykończenia budynku i zagospodarowania terenu. Jest to poradnik, którego nie można kupić tak śmiesznie. On jest po prostu dołączany bonusowo do naszych kursów budowlanych. W tym poradniku możesz kupić albo wersję papierową, albo wersję elektroniczną właściwie wersja elektroniczna jest po prostu zawsze w każdym kursie znajdzie się prawie 150 porad związanych ogólnie z planowaniem, czyli jest o hydraulice, o elektryce o tym o czym pamiętać przy wykonywaniu fundamentów, ale jest także sporo porad takich bardziej związanych z aranżacją, na przykład jak warto zaranżować kuchnię, więc dużo fajnych porad, dzisiaj zdradzimy mniej więcej jedną dziesiątą może całości, może nawet jedną dwudziestą Trudno mi się doliczyć, zobaczymy, jak tam będzie szło. No to w sumie tyle chyba na początek. Powiem jeszcze, że na dole pod filmem znajdziecie linki do mojego bloga i do jeszcze do innych moich filmów, gdzie znajdziecie także porady dotyczące innych jeszcze rzeczy. Dużo materiałów jest dzisiaj do obejrzenia, ale zobaczycie, jak jest fajnie. No i skoro tak chcemy pokazać, dużo materiałów Wam udostępniamy bezpłatnie, wyobraźcie sobie. Co fajnego jest w płatnych wersjach naszych kursów, bo to, co jest bezpłatne, naprawdę to jest tylko jakaś niewielka część tego, co mamy dla was przygotowane. Tak, to był taki szybki, krótki wstęp. Przechodzimy do rzeczy. Czy jeszcze Krystian, masz jakieś dwa słowa wstępu? Nie, możemy przejść do rzeczy. Tu także zareklamował, tak. że ho. no dobrze, no ale to. Trzeba czasami. <laughs> dobra, jestem Idem przygotowany do tematu. Jed jedziemy, jedziemy. Krótko prze przeczytam <coughs> każdy z punktów, potem będziemy krótko omawiać i. I przechodzimy do kolejnego. Pierwsza rzecz podstawowa, oczywiście, to jest określ, na jakiej wysokości będą znajdować się włączniki światła i gniazdka elektryczne. I tutaj jest oczywiście kwestia trochę uznaniowa, ale jakby z doświadczenia, taka optymalna wysokość wynosi około 120 cm od powierzchni podłogi dla włącznika światła i około 30 cm od podłogi dla gniazdek. Oczywiście w pokoju dziecięcym czy w łazience można zamontować włączniki niżej na wysokości na przykład 70-90 cm i niektóre osoby tak robią. Dziecko może spokojnie sobie podejść, zapalić światło i jest zadowolone. Kwestia uznaniowa, niektórzy po prostu wiedzą, że dziecko będzie miało na przykład krzesełko zaraz przy włączniku i też sobie dziecko poradzi. Tak więc pierwsza rzecz, wysokość, wysokość włączników i gniazdek. Krystian? Tak, dodam tylko, mhm. że tutaj należy to liczyć od wykończonej gotowej podłogi, żeby się czasami mhm. przypadkiem ktoś nie pomylił i nie policzył tego w stanie surowym od chudego betonu, no bo wtedy się można pomylić o ładne na przykład 20 cm. Mhm. I podpowiem, że ciekawym rozwiązaniem, ja mam u siebie tak i wydaje mi się to całkiem wygodne, jest umiejscowienie włączników światła na wysokości takiej samej jak klamki w drzwiach. A mhm. klamki w drzwiach na jakiej wysokości są, no to każdy już musi sobie zdecydować, jakie wybierze drzwi, ale zwykle jest około metr dziesięć. Więc ciutkę niżej mhm. niż, niż mówisz. Także to jest opcja do rozważenia. Pewnie, jak najbardziej. I he, ciekawe, bo nie wiesz, jaka jest kolejność porad, a od razu powiedziałeś kolejną, he, bo rzeczywiście he, pamiętaj przy tym, aby określać umiejscowienie gniazdek i włączników od wykończanej podłogi. I wiem, że to wprowadza he, małe zamieszanie, he, ponieważ he, jeżeli... Określasz wysokość włączników w momencie, kiedy masz gotowe nie wiem, fundamenty, ściany pomurowane, masz dach, to łatwo zapomnieć, że to, na czym stoisz, czyli chudziak, to jeszcze to nie jest ten poziom, to jeszcze wzrośnie o 20-30 cm albo i więcej. Więc, jeżeli chcemy to dobrze określić, to może warto wziąć jakieś dosłownie cegły, deski, stanąć rzeczywiście wyżej i wtedy dopiero określić, jaka jest wysokość odpowiednia. To samo trochę dotyczy e, upewnienia się, czy okna dobrze e, są wymurowane i na dobrej wysokości, czy nawet nam odpowiadają, bo pamiętajmy o tym, że oczywiście, jak będzie wykoczona podłoga, to okna będą wizualnie niżej niż znajdują się właśnie teraz na, na budowie. E, no i jeżeli ktoś podczas budowy dopiero określa wysokości, no to warto od razu zaznaczyć wszystkie miejsca kredą. E, i wrócić na budowę dwa dni później, trzy dni później, jeszcze raz się przejść, upewnić się, że na pewno jest wszystko tak, jak powinno być, trochę zasymulować życie w naszym domu i tak naprawdę kilka razy się porządnie zastanowić, czy na pewno o wszystkim pamiętaliśmy. Tak, jeśli chodzi tutaj o rzędne, to mogę podpowiedzieć, że dobrym pomysłem, dobrą praktyką jest narysowanie sobie właśnie poziomu zero, już docelowego mhm. poziomu zero, bo to się przyda później instalatorom od elektryki, od, od, innych, od innych instalacji też może się to przydać. Natomiast funkcjonuje coś takiego na budowach jak rysmetra, nie wiem czy się z tym spotkałeś. To jest, to jest stara szkoła, która mówi o tym, że jak ściany zostaną wymurowane na etapie wymurowania ścian dosłownie, jak ściany zostaną wymurowane na wysokość powyżej mhm. metra, trochę powyżej metra, A, to m. na ścianach rysuje się linię od lasera w dzisiejszych czasach, już nie od, od szlał wagi, jak to się kiedyś robiło, albo czegoś innego. Dzisiaj od lasera rysuje się linię na wysokości jednego metra, już od, licząc od wykończonej podłogi. I ta linia ona się przydaje później i do murowania ścian, i do wyznaczenia wysokości nadproży, sufitu, gniazdek elektrycznych, bo od metra liczymy albo w górę, albo w dół ten metr sobie do, do podłogi, albo w górę, do sufitu, gdziekolwiek potrzeba. Więc to też jest dobrą praktyką, jeżeli ktoś, ktoś przywiązuje uwagę do takich detali, albo można też poprosić ekipę, która ten stan surowy muruje, żeby przynajmniej w kilku miejscach, jeżeli mają laser, a, a, a inwestor nie ma lasera no to, to taka ekipa spokojnie może ten rysmetra wyznaczyć. Przynajmniej w kilku miejscach, w kilku punktach można później go uh -huh. sobie poziomicą przenieść w miejsca potrzebne. Więc to jest fajna praktyka, uh -huh. taka pozwalająca zachować dokładność. Wszyscy wiedzą, że to jest święta kreska później na budowie i, uh -huh. i od tego należy mierzyć i w górę i w dół. Tak. Doprecyzuję, bo może nie każdy wie, że właśnie wysokość <laughs> poziomu zero to jest właśnie poziom, na którym będzie wykończona już podłoga, czyli już mamy styropian, mamy wylewkę Mamy ostateczne wykończenie podłogi. Co nie jest istotne. ze stanem zero. Tak, nie mylić ze stanem zero, tak jest. I to jest ważne, żeby ten poziom zero był określony najlepiej na, na, podczas prac projektowych, bo możemy się srogo zdziwić, jak będą fundamenty gotowe, a tu się okazuje, że mi, brakuje nam jeszcze tych kilku centymetrów, żeby w ogóle wyjść pod ponad grunt, co też się zdarza, więc to tak trochę obok tematu głównego. Znam takie przypadki też. Mhm. Tak, niestety tak jest. Kolejna porada. Układ włączników światła. Świateł powinien być rozplanowany tak, by uniknąć sytuacji, gdy trzeba przejść kawałek po ciemku albo wracać się kilka metrów, żeby wyłączyć światło. Tutaj dobrym rozwiązaniem są na pewno włączniki schodowe. Mam ich bardzo dużo. Nawet jak wydaje się, że pokoik jest niewielki, no to wolę mieć przy jednych drzwiach jeden włącznik, wychodzę z pokoju, drugim włącznikiem, wyłącznikiem, łącznikiem właściwie mówi się poprawnie, to światło wyłączam i wtedy mam pewność, że nigdy nie jest taka sytuacja, że ja muszę gdzieś, nie wiem, po omacku, po, po ciemku szukać włącznika światła. Tak więc warto to sobie rozplanować. Dodatkowo, jeżeli chodzi o światła, to trudno sobie wyobrazić czasami, w jaki sposób nasz budynek będzie oświetlony i jak ktoś ma z tym problem, no to warto zaangażować albo projektanta wnętrz, albo chociaż poprosić jakieś konsultacje, tak żeby ustalić, gdzie mają być punkty oświetleniowe, tak żeby po prostu było w kuchni, w salonie widno, tak, żeby to było na przykład rzucam pomysł, symetrycznie względem okna, tak, żeby to rzeczywiście było, było dobre, bo to ma wszystko znaczenie. Musimy mieć i dobrze doświadczone pomieszczenia, światłem słonecznym, jednocześnie także powinno być na tyle dużo punktów oświetleniowych, żeby było jasno w pomieszczeniach, które, w których przebywamy. No tutaj ciężko mi cokolwiek dodać. Tak, jeżeli ktoś, ktoś ma problem mm -hmm. ze splanowaniem, no to trzeba poprosić kogoś bardziej doświadczonego albo architekta wnętrz, żeby to sobie, te oświetlenia rozplanować, bo rzeczywiście takich punktów oświetleniowych w domu wcale nie jest mało i wcale one nie zawsze powinny być na środku pomieszczenia, żeby było ładnie i funkcjonalnie, mm -hmm. więc tutaj potrzeba chwilki na zastanowienie jednak. Przypomniałem mi się, to nie był błąd na szczęście, ale przy budowie mojego domu w garażu miałem chyba tylko jakiś jeden punkt oświetleniowy, i wydawało mi się, że to powinno wystarczyć. Że tam sobie walnę jakąś lampę i będzie w porządku, nie? Na szczęście wykonawcy mi nie że absolutnie, no mamy tutaj garaż 25 metrów kwadratowych, więc dali mi taki porządny, wiesz, porządne oświetlenie, e, na, na taką mega jarzeniówkę, można powiedzieć. No i dzięki temu mam rzeczywiście jasno, ale to też pokazuje, że czasami. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile tego światła będzie potrzebować nasza rodzina, więc tym bardziej jak jakiś warsztat na przykład, gdzie potrzebujemy tego światła więcej, to może warto o to światło trochę bardziej zadbać, tak? No ale to też się wszystko wiąże i z projektem wnętrz, bo to też istotne jest, gdzie chcemy mieć biurka, gdzie chcemy mieć miejsce do pracy. Tak, a do światła jeszcze bym dorzucił lampki y, stojące, bo czasami, mhm. czasami chcemy sobie doświetlić coś nie sufitową lampką, niekoniecznie mhm. kinkietem, ale chcemy mieć możliwość postawienia lampki stojącej, co się zdarza często, typowo przy łóżku, po obu stronach łóżka na przykład, y, albo przy jakimś biurku, coś takiego, więc tam też warto sobie od razu przewidzieć gniazdko, po to, żeby lampkę stojącą można było podłączyć. Prawda, prawda. prawda. Teraz przejdę do salonu, bo nawet widzę czasami po naszych kursantach, że planują trochę mniej gniazdek niż moim zdaniem być powinno, a dlatego, że okej, okay. to zależy też od tego, kto jest na jakim etapie życia. Natomiast jak ja budowałem dom, no to dzieci były dopiero w planach. Na szczęście wiedziałem, jak to będzie, albo przy, przynajmniej przypuszczałem. No i teraz jest tak, jak myślałem, czyli mam oprócz telewizora, to oczywiście jest tak, choinka do prądu, konsola do prądu, jakieś radio do prądu, ładowarki, dekoder. Jest tego dużo, jest tego dużo. A jeszcze pewnie nie skończyłem, bo pewnie by się przydało wreszcie jakieś porządne nagłośnienie lepszej jakości w moim salonie, co zawsze odkładam na, na później. W związku z tym zaplanuj dużo gniazdek 6-8 w okolicy telewizora, między innymi właśnie pod te rzeczy, które powiedziałem. Warto sobie te wszystkie kable z telewizora schować za ścianą albo za szafką RTV. Są takie peśle, można po prostu rurę wziąć, wmurować ją w ścianę i po prostu jest wejście od telewizora właśnie z tyłu, wchodzi sobie rurą, przewód i wychodzi dołem. Ładnie, estetycznie, przyjemnie. Nie widać tych kabli szwędających się po ziemi. Dlatego też warto, żeby zrobić tych dużo gniazdek, no bo oczywiście można sobie radzić jakimiś przedłużaczami i tak dalej, ale to powoduje jeszcze większy harmider, więc lepiej mieć na ścianie 8 gniazdek i mamy trochę więcej spokoju. Mhm. Ja mam na to inne rozwiązanie. Można po prostu nie oglądać telewizji wtedy. Nie, wtedy no. posbyła się całego kłopotu. Także, no, <noise> tak że, no to już jak kto woli? Można i tak. Ja ci powiem tak. Może coś tracisz, nie oglądając na przykład wybitnych seriali, które są, wiesz, naprawdę bardzo ciekawe. Więc kiedyś się zaproszę na jakąś no, sesję Breaking Bad albo innego serialu. No akurat wiesz, sezonów. No, no, no widzisz, no to proszę. No to chyba polecasz w takim razie, skoro, skoro obejrzałeś. Tak, akurat polecam. Ten serial Super. polecam jak najbardziej. Podcast spon sponsorowany. Jeżeli chodzi o kuchnię, tak samo proponuję dużo gniazdek, znowu 6-8, na wysokości myślę około 10 cm nad blatem roboczym. I tutaj także, tutaj się nie spodziewałem tego, co będzie po budowie domu, bo ponieważ ja nigdy nie urzędowałem w kuchni. No ale teraz jest tak, że jest robot kuchenny, jest czajnik, ekspres do kawy, radio, telefon, znowu są ładowarki, więc tych sprzętów jest naprawdę dużo. Na szczęście mamy tych gniazdek w tej chwili chyba cztery podwójne nad samym blatem roboczym i zawsze to jedno gniazdo jest nawet wolne. Natomiast jakbyśmy mieli tylko trzy podwójne gniazda, to już byśmy nie dawali rady. Musielibyśmy jakieś przedłużacze kombinować na przedłużacz na blacie kuchennym no trochę zajmuje niepotrzebnie miejsca. Tak więc e, powiem Ci nawet szczerze, żebym się nie obraził, gdybym miał jeszcze jedno gniazdko podwójne, bo czasami ładujemy nawet audiobooki dzieciom, e, albo nawet czasami się zdarza, że ładujemy szczyteczkę do zębów, tak, tak jakoś tak wychodzi, więc tych sprzętów nagle nam trochę rośnie. Tak więc, e, no myślę, że akurat jedno gniazdko, więcej nawet podwójne w kuchni, to jest niewielki koszt, a trochę nam to życie uprości. Mhm. Tutaj y, wiesz co po, powiedziałeś, i masz napisane 10 cm nad blatem. Wydaje mi się, że 10 cm no to jest jednak mało. To jest jednak mało. Mhm. Raczej mhm. te 20-30 bardziej, żeby swobodnie tą wtyczką operować. Żeby jak coś na Racja. tym blacie się postawi, mhm. typu mhm. nie wiem, garnek tak przysłowiowy, no to żeby jednak do, to, to gniazdko było ponad garnkiem, y, można było mhm. go użyć, żeby nie było tak łatwo go zachlapać. Więc bardziej bym się skłaniał ku 30 cm. <laughs> Niż, niż 10, nie? To też to, to to prawda, czasami są zresztą ładowarki takie, że nie jesteś w stanie jej wcisnąć po prostu. Masz tutaj, mhm. znalazłeś w takim razie, widzisz, będzie R lata i kolejna wersja e -booka. Bardzo Ci dziękuję. Przechodzimy do kolejnego, do kolejnego punktu. Niezbędne jest również zasilanie okapu, który powinien znajdować się na wysokości, to znowu uzdaniowa propozycja, 70-80 cm od płyty gazowej i 60-70 cm od płyty elektrycznej pamiętajmy o tym oczywiście to są okapy mają różne rozwiązania nawet wręcz jeżeli komuś hałas z okapu przeszkadza to są rozwiązania polegające na tym, że silnik znajduje się wyżej, czyli na przykład na poddaszu nieużytkowym i wtedy w kuchni jest cichutko i przyjemnie coś za coś, takie rozwiązanie jest droższe szczerze mówiąc nie spotkałem się z nim w praktyce, ale wiem, że takie rozwiązania są stosowane tak, potwierdzam na no, ci, że nasz okap na, na trzecim biegu to, to tak potrafi rzeczywiście no, zagłuszyć rozmowę. Wiadomo, że to się używa raz na, na wiesz, kilka minut w ciągu dnia na przykład, jak rzeczywiście coś bardzo mocno gotuje i smaży. No ale jednak, gdybym miał możliwość, żeby było cichutko, to bym skorzystał. No wiesz co, myślę, że tak, że w, gdybym <laughs> drugi raz budował dom, to pewnie bym to też rozważył i, i jakby nie wiem, jakie są koszty, nie sprawdzałem kosztów tego rozwiązania. Mhm. Do domu indywidualnego, ale, ale myślę, że żebym skorzystał z takiego rozwiązania, bo wiem już, że to jakby wiem, na ile ten hałas przeszkadza osobiście u mnie w domu, i wiem, że warto by było z niego zrezygnować. Jeżeli to nie byłoby jakieś kosmicznie drogie, to mhm. pewnie bym w to zainwestował, więc to jest myślę fajna porada. Jakby w, w kontekście elektrycznym, należy doprowadzić kabel tam, gdzie będzie znajdował się wentylator tak. czyli albo na poddasze, mhm. albo na komin, zależnie jak jest prowadzona, prowadzona ta instalacja. Tak, w ramach właśnie rozwiązań tego, że czasami o czymś myślimy, a potem się okazuje, że budżet na tego nie wytrzyma, nie wiem czy widziałeś na naszej grupie dla, dla kursantów pomysł kogoś, kto zobaczył rozwiązanie w Ameryce, między innymi na tym serwisie, gdzie ludzie się wymieniają różnymi właśnie wizualizacjami domów, telewizor nad kominkiem. Kominek opalany drewnem, prawdziwym drewnem. No i było pytanie takie, czy taki telewizor nad takim kominkiem opalanym drewnem jest bezpieczny. Ja nie spotkałem się z takim rozwiązaniem w Polsce. Wydaje mi się, że to będzie trudne do tego, aby to było. aby to nie skracało żywotności elektroniki. Bo po pierwsze, okej, okay, temperatura samego komina i kominka to jest jedna sprawa, ale druga sprawa jest taka, że my ten kominek otwieramy. Ten, ten, ta, ta ciepła temperatura, wysoka temperatura idzie w górę, no i w jakiś sposób zapewne ma to wpływ na elektronikę. Więc oczywiście badań nie znałem, podejrzewam, że pewnie dałoby się to jakoś zrobić, no ale znowu kwestia e, kosztów, no i to zawsze o to się rozchodzi. No wiesz, to myślę, że widziałem takie rozwiązania. Myślę, że w Stanach chyba się aż tak bardzo nie przyjmują żywotnością telewizora, albo po prostu nie używają kominków. Tak. Zresztą uhum. u nas też się tych kominków nie używa, chociaż to też jakby kolejna, no już dygresja do dygresji. W Stanach często zdarza się, że stosowane są kominki gazowe. One wyglądem przypominają takie tradycyjne mhm. na drewno. Natomiast opalane są gazem, więc tam nie ma otwierania, zamykania, dokładania drewna itd. No i wtedy, jeżeli taki kominek byłby odizolowany dobrze od tego telewizora, myślę, że to by było w pełni funkcjonalne, działało i nie psuło mhm. się zbyt mocno. No jeżeli jest tak jak mówisz, że tutaj mamy kominek ogrzewany drewnem, no to pewnie miałoby to wpływ jakiś na, na żywotność elektroniki. Tak, też się dowiedziałem, że czasami na tych zdjęciach, jakie jest drewno, to są atrapy drewna, <laughs> żeby tylko ładnie wyglądały. Tak, ta, też taka ciekawostka. Ciekawe, ciekawe. O czym pamiętać? Wracamy do kuchni. Pamiętaj, pamiętajcie o oddzielnym zasilaniu dla lodówki, zmywarki, pralki, piekarnika, kotła, a to jest ogólnie, przepraszam, piekarnika, kotła, hydrauliki, rekuperatora, czyli centrali wentylacyjnej, napędu bramy, oświetlenia zewnętrznego czy studni. Tych urządzeń, które będziemy mieli w domu jest mnóstwo i trzeba sobie po prostu zrobić listę, co będziemy mieli, ale też co może nie teraz, ale za jakiś czas planujemy. I warto od razu pociągnąć sobie tam kable, um, po to, żeby podłączenie w przyszłości było możliwe. Tak, a tutaj jakby bardziej bardziej istotne, oprócz tego, żeby o tych wszystkich jeszcze pamiętać, oddzielne to jednak oddzielne mhm. obwody, tak. żeby zrobić oddzielne obwody dla tych urządzeń. Oddzielny obwód, to znaczy też oddzielne zabezpieczenie, yy, i najlepiej oddzielną różnicówkę. I tutaj warto się zastanowić, yy, jakie są urządzenia w domu albo jakie urządzenia w domu planujemy, i yy, yy, w konsekwencji, które urządzenia są krytycznie pilne dla, dla działania domu, tak? Które w razie czego, yy, w razie awarii nie powinny pociągnąć za sobą awarii innych, yy, czy awarii mhm. może urządzeń, nie, ale wyłączenia innych urządzeń, tak? Na takiej zasadzie, na przykład. Jeżeli mamy jakiś rodzaj ogrzewania, które wymaga elektryczności, a właściwie każdy wymaga, czy to piec gazowy, czy, czy, mhm. czy pompa ciepła, to już tym bardziej, czy, czy na pele, czy cokolwiek innego, no to sam piec ze względu na ogrzewanie, jeżeli nie ma nas w domu kilka godzin, powinien mieć osobne zabezpieczenie i nadprądowe, i różnicowo prądowe. Po to, że jeżeli w innym miejscu dojdzie do jakiegoś zwarcia, wyskoczy bezpiecznik, wyskoczy różnicówka, no to właśnie, żeby nam tego pieca też nie wyłączyło. Tak? I, to, I na takiej zasadzie należy po prostu sobie podzielić instalacje na obwody i na zabezpieczenia, żeby przypadkowo jakieś zupełnie przypadkowe wyłączenie i niegroźna, niegroźna awaria nie spowodowała wyłączenia innych ważnych rzeczy w domu. Zgadza się. Tak samo z gniazdkami, jeżeli mamy na przykład dom parterowy, gdzie tych gniazdek na parterze mamy dużo, no to warto także te gniazdka podzielić na dwie lub trzy, trzy obwody, właśnie po to, żeby w razie czego wyłączyło nam tylko jedną trzecią sprzętów, a po drugie, im mniej jest gniazdek na jedną obwodzie, tym łatwiej znaleźć źródło awarii. Więc w ramach pierwszej porady, a w ramach drugiej porady jeżeli ustalamy coś z elektrykiem, to od razu ustalmy, ile będzie tych obwodów, jak będą podzielone, jakie będą zabezpieczenia, bo niestety znam kilka sytuacji, w których elektryk no, zaniżał cenę swojej usługi, był konkurencyjny cenowo względem innych elektryków, ale okazało się potem, że to jest właśnie kosztem liczby obwodów. Mniej kabli, mniej zabezpieczeń, mniej materiału poszło. No i cóż, tutaj było coś za coś. Tak więc uważajmy na to, ustalmy wszystko przed współpracą, i dlatego też my zawsze zalecamy, żeby takie rzeczy omawiać już podczas prac projektowych, bo jak mamy projekt instalacji elektrycznej, to po pierwsze mamy to już wszystko przemyślane, dobry projektant ma instalatora, ma projektanta instalacji elektrycznej, który też za mnie wszystko poustala. I potem, jak szukamy elektryka, to jest nam łatwiej. Jesteśmy świadomi już, czego potrzebujemy. Niech nam makaronu na uszy nie nawinie. Wiemy, kto nam wciska jakieś dziwne rzeczy, a kto mówi prawdę. I mamy możliwość porównania ofert różnych elektryków, bo oni powinni złożyć nam oferty w odniesieniu do naszego projektu budowlanego. A jak nie mamy projektu instalacji elektrycznej takiego przemyślanego, szukamy elektryka, no to każdy będzie coś innego proponował. I będziemy musieli chyba zaufać trochę bardziej intuicji, albo się doszkalać. Tak więc da się to oczywiście zrobić, ale myślę, że podczas budowy jest na tyle duży chaos, że po prostu nie, nie warto tego odkładać na później, tylko robić to właśnie podczas prac projektowych, kiedy mamy na, mamy na to czas. I wtedy właśnie to jest ten moment, kiedy możemy się nad wszystkim zastanowić. I tu się z Tobą zgadzam. Aż cudownie, cudownie. No to przechodzimy dalej. Eee, o, a propos gniazdek, jeszcze. Taka drobna uwaga, ale unikajmy umieszczania gniazdek bezpośrednio za zmywarką, lodówką i innym sprzętem AGD. A to dlatego, że jak coś się zepsuje, to może być problem z, z odłączeniem, wyciągnięciem i tak dalej. Żeby nie było, ostatnio ja wymieniłem lodówkę po 12 latach, już tak od roku odmawiałem posłuszeństwa. Ale już teraz właśnie zaczęła wywalać korki w ogóle jakaś masakra, więc ją po prostu wymieniłem. Ale u mnie jest tak, że mam gniazdko zaraz po lewej stronie od lodówki, mogę ją swobodnie wyciągać, nie ma żadnych problemów, mogę tam sprzątać. Fajnie. Tak samo za zmywarką nie mam żadnego gniazda, tylko mam gniazdko pod zlewem, czyli jest też możliwość bez, bezproblemowego odłączenia tych sprzętów i polecam to, natomiast widziałem w kilku domach gniazka na przykład bezpośrednio za zmywarką. No i wtedy z tym dostępem to już tak trochę ciężej. Prawda, zgadzam się. Tu też się z tobą Ten, zgadzam. kurczę, jedziemy, no. słuchaj. Wreszcie jakiś podcast, gdzie ja trochę mogę się, wiesz, wypowiedzieć, słuchaj. No, słucham cię, słucham. słuchaj. E... Doprowadź do kuchni obód trzyfazowy, nawet jeżeli nie planujesz ogrzewania, jeżeli planujesz ogrzewanie gazowe. Nigdy nie wiemy, czy w przyszłości nie będziemy chcieli mieć ogrzewania na przykład. Nie ogrzewania, tylko płyty indukcyjnej, więc warto to przewidzieć. E... Owszem, niekoniecznie to musi być obwód trzyfazowy, bo płyty indukcyjne, nie wiem czy wszystkie, pewnie większość używa dwóch faz, więc można trzecią fazę użyć do czegoś innego. Natomiast to już jest kwestia tak, tak naprawdę do ustalenia z elektrykiem. Chodzi o to, żeby była możliwość podłączenia płyty indukcyjnej w przyszłości. No i w sumie na tym tu mam kropkę. Pytanie bardziej do Ciebie mam. Jakie masz rozwiązanie? Na czym gotujesz? Ja mam u siebie kuchenkę gazową. Także mm -hmm. na gazie z butli. Jakbym okay. Jestem przygotowany, mam możliwość mm -hmm. zmiany na, na indukcję, ale, ale gotuję na gazie z butli. A to cię tak spytam poza, poza tematem głównym. Jak sobie halisz takie rozwiązanie? Bo ja używałem płyt gazowych no, wiele lat właściwie i indukcja jest dla mnie po prostu bardzo wygodna. Jestem ciekawy, jak ty to odbierasz. No wiesz co, no nie ja jestem głównym użytkownikiem tej kuchni, więc to nie jest pytanie do mnie. Okay. Hmm, ale jakby hmm, też zdecydowaliśmy się na to ze względu, żeby po prostu sobie troszeczkę zróżnicować, hmm, zróżnicować, żeby nie mieć wszystkiego na prąd, tak? Żeby sobie troszeczkę tutaj uh -huh. zróżnicować źródła energii. W razie, gdy nie ma prądu, dalej możemy sobie gotować. To już się ostatnio coraz rzadziej zdarza, ale, uh -huh. ale tak było, dlatego też jesteśmy przygotowani, żeby przejść na indukcję może kiedyś użyjemy, okay. zobaczymy. Ja wybrałem indukcję chyba w sumie, bez większego namysłu, z kilku powodów. Dla mnie gaz to jednak jest mimo wszystko jakieś większe ryzyko oparzenia, niebezpieczeństwo, jakieś istnieje. Indukcja jest o tyle fajna, że jak nawet zdejmuję garnek z gorącą wodą, to ta indukcja jest taka, że mnie nie poparze. A druga rzecz, że jestem w stanie bardziej kontrolować gotowanie. Nie wiem, może ja nie umiem, przyznaję, ale na gazie nie mogłem wiesz, ugotować jajek na miękko, tak, bo za każdym razem się te jajka inaczej gotowały. Na indukcji jest to powtarzalny proces. No i on, dlatego mam indukcję i w sumie nie myślałbym nawet, żeby ją zmieniać na inne rozwiązanie. No ale ja też trochę może więcej gotuję od siebie. Nie mówię, że dużo, ale coś tam umiem, a więc to też pewnie wynika różne zdanie. Ja umiem zagotować wodę w czajniku, także to jest, no... dziś powiem, że jestem Szasz. też fachowcem. Szasz. Szasz. Nie? <laughs> Szacun, szacun, no, ja ostatnio robię chili nie, nie con wypow... się. ja robię chili con carne tak na, na, wiesz, do słoików na cztery dni, żeby wystarczyło na cztery obiady i potem, wiesz, mamy co jeść. Ale to no, tak to... wygląda, że ja gotuję, a to nieprawda, ja to gotuję raz na miesiąc, a to moja kochana żona Kasia tutaj zarządza posiłkami, dzięki temu mam taką sylwetkę, jaką mam. Tak. <śmiech> <śmiech> jedziemy dalej, jedziemy dalej plany osobne obwody do ogrodu oraz do studni z hydroforem. Tutaj ogólnie, e, ogólnie chodzi o to, żeby pamiętać o ogrodzie. E, czyli na przykład wyprowadzić sobie przewody e, do przyszłego oświetlenia. E, może warto jakiś, nie wiem, planujemy jakiś basen, to może jakiś przewód do filtra basenowego. Warto pomyśleć, co chcemy. Oświetlenie altanki na przykład. Warto to też, też sobie pochować gdzieś właśnie w ziemi i na przyszłość z tego, e, po prostu e, za kilka lat z tego skorzystać. Tak, tu jeszcze bym dodał y, jakieś zasilanie do, do bramy, bo to też łatwo przewidzieć. <głos> <głos> tak, będzie. No to wiedzieć, ja już jestem przewidujący i to przewidziałem. <noise> Natomiast y, tu jeszcze się wrócę do tego, co mówiliśmy wcześniej, rzeczy typu y, właśnie, takie krytyczne dla działania y, domu powinny mieć osobny obwód, osobne zabezpieczenie, ale też rzeczy, które są narażone na wodę, y, też powinny mieć osobny obwód i osobne zabezpieczenie, tak jak tutaj masz przykład studni z hydroforem mhm. albo, nie wiem, gniazdy, które są na ogrodzie oświetlenia, altanki, czegoś takiego. To są rzeczy, które według mnie powinny mieć własny, osobny obwód, no mhm. dlatego, że są narażone na, na działanie wody. Tak. I ja wiem, że to wszystko kosztuje, bo im więcej obwodów, im więcej kabli, to też większa rozdzielnica i wiem, że niektórym trochę zaczyna mina żednąć, jak widzi, że te koszty rosną. No ale jeżeli chodzi o elektrykę, to jest i wygoda, i bezpieczeństwo. A te wszystkie dodatki to jest naprawdę jakiś łamek ułamek ceny w stosunku do wszystkich innych wydatków, które mamy podczas budowy domu. Wiem, że to się łatwo mówi, tak? Ale jeżeli chodzi o elektrykę, no to wielu rzeczy już po prostu po budowie domu nie zmienimy. No i dlatego warto pewne rzeczy zrobić już teraz. O czym jeszcze warto pamiętać? Przewody pod termostaty pokojowe, do anteny telewizyjnej, domofonu, rolet wentylatorów, kamery, wentylacji mechanicznej, no to już było i innych urządzeń. Szczególnie tak, domofon, warto pamiętać, szczególnie jak ktoś nie ma jeszcze ogrodzenia, no to warto już przewidzieć, że kiedyś ono będzie. Rolety elektryczne, tak samo, być może teraz nie planujemy, ale warto już te przewody mieć żeby można było to podłączyć. Tak samo przewidzieć miejsce w salonie pod przyszłe, pod przyszłe włączniki, które będą tymi roletami sterowały. Tak samo termostaty. Może będziemy chcieli je w przyszłości mieć, lub teraz już planujemy. No warto, warto, warto też przewody zaplanować. Tak, tak. I jeszcze Dobra. można by do tego dorzucić przewody, tak zwane skrętki, do, do internetu po prostu. Tak, tak, tak jest, w się. O tym jest webóg. <laughs> Pomyśl o zasilaniu awaryjnym w domu. Warto mieć możliwość podłączenia agregatu w razie braku prądu. I to jest rzecz, której nie zrobiłem. Trochę żałuję. Ale tylko trochę. Bo rzeczywiście były burze parę lat temu w okolicach Żardowa Nie było prądu przez tam jeden dzień z hakiem. I gdybym miał możliwość podłączenia agregatu pod moją instalację elektryczną, tak żeby móc po prostu działać, to bym z tego skorzystał, tak? Nie mam tego. Mam trochę mało motywację, żeby to zrobić teraz. Jak to zwykle bywa po budowie domu, trochę chęci odchodzą. Ale gdybym budował drugi dom, to bym o tym nie zapomniał. Śledzę poczynania mojego sąsiada. Pozdrawiam Cię. Michał, jeżeli to słuchasz. On zrobił takie połączenie, kupił sobie fajny agregat i ma po prostu możliwość bezproblemowego podłączenia jego na dowolny okres, byle tylko paliwa eee, starczyło. Krystian, masz takie rozwiązania, czy, czy raczej czy nie, nie masz? Yy, nie mam. Zastanawiałem się też, czy tego nie zrobić, ale finalnie <coughs> nie zdecydowałem się, bo... Ostatnio tych awarii prądu jest coraz mniej. Też mam, nadzieję, że, mhm. mam nadzieję, że ich już te, te nie przybędzie z, tego, z jakiegoś tam powodu. Mhm. E, agregacik mam, ale on jest na tyle malutki, że nawet gdybym chciał coś do niego podłączyć. To on uciągnie mi tylko obsługę taką bieżącą y, ogrzewania plus jakieś małe oświetlenie więc, albo lodówkę. Więc tutaj pewnie bym sobie, gdyby była taka potrzeba, rozciągnąłbym sobie na ten, na ten moment zaniku prądu, przedłużacz po domu i, i tylko podłączył lodówkę, prawda. podłączył piec. I, i ewentualnie jakąś lampkę wieczorem i to wszystko, także wydaje mi się, że jakby potrzeba jest tak mała, tak rzadko się zdarza mhm. że nie warto dla mnie już w tej chwili się, się w to bawić i tego, i tego przerabiać, dorabiać gdybym budował drugi raz od zera, może bym to zrobił, chociaż mówię, to jest tak sporadyczne tak rzadko mhm. się zdarza, że na tą okazję rozciągnięcie jednorazowo tego przedłużacza też nie jest jakąś wielką tak. straszną rzeczą może w przyszłości będę miał jakiś magazyn energii. Co prawda, na razie to jest no, jak dla mnie nieopłacalne i zresztą nagrałem ostatnio kolejne odcinki do naszego kursu, właśnie o, o wyborze inwerterów, o mikrofalownikach, o optymalizatorach, więc mam teraz no, sporą wiedzę. Więc w tej chwili ja przynajmniej taki magazyn nie, 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 nie jestem zainteresowany. Ale może będą dopłaty, może ceny spadną. Wtedy, co prawda, będę musiał wymienić mój inwerter, który mam teraz, na inwerter hybrydowy, tak aby zarządzać tą, 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 tą energią. Pewnie będzie drożej niż agregat, niż agregat, ale z drugiej strony to będzie rozwiązanie bezo bezobsługowe. Tak więc patrzę na to z ciekawością, czekając, aż będzie to na moją kieszeń. Na razie, tak jak u, jak u ciebie, nie jest to dla mnie problem. Zdarza się, że nie ma energii przez. Kilka godzin dosłownie, ale zwykle to są planowane jakieś naprawy, więc jestem w stanie wcześniej coś zrobić, żeby mm, przez te kilka godzin na przykład pracować w innym miejscu albo, albo po prostu jakoś sobie z tym radzić. Tak więc takich awarii, awarii niespodziewanych to, było, to nie było chyba od dwóch lat, więc też mhm. no, spokojnie. To, to tak, raczej tak. No. Dobra, zbliżamy się pomalutku do końca, ale jeszcze mam kilka porad. Co warto rozważyć, może tak. Możliwość wyłączenia jednym przyciskiem wszystkich świateł, także tych na ogrodzie, podczas wychodzenia. Inną możliwością jest wyłączenie całego zasilania z pominięciem lodówki, alarmu i ogrzewania i innych kluczowych urządzeń. I powiem szczerze, że ja tego nie mam, abym chętnie to zamontował, tylko dlatego, że jak mam dwójkę dzieci, to cały czas są gdzieś zapalone światła. I po prostu chodzenie po domu i gaszenie tych świateł to jest takie trochę, no, mógłbym sobie oszczędzić tego czasu i robić coś innego. Przez chwilę nawet myślałem o tym, żeby zarządzać po prostu żarówkami energooszczędnymi z poziomu aplikacji, i to jest jakieś rozwiązanie, oczywiście, ale mimo wszystko jeden przycisk przy wyjściu z domu moim zdaniem najbardziej wygodne rozwiązanie. Tak, jest taka możliwość. Przy czym no to już podnosi koszty instalacji, bo tutaj tak, instalacja tak. musi być tak. troszeczkę inaczej zrobiona i, i ten jeden dodatkowy przycisk generuje całą masę innych tak. zmian, które trzeba mhm. w instalacji zrobić. Więc myślę, że niezłym rozwiązaniem, niezłym jakby takim, że można to zastosować sobie już później w gotowym domu, mhm. jest właśnie coś w stylu takiego smart home, gdzie do, do włączników albo fachowo mówiąc do łączników, do puszek mhm. wkładasz sobie te małe moduły sterowane przez Wi-Fi i, i możesz sobie tym zarządzać tak. aplikacją i możesz wszystkie wyłączyć jednym przyciskiem z aplikacji. Więc to jest taki zamiennik, który można dorobić sobie później i jeżeli, jeżeli masz ochotę, to jak najbardziej możesz przetestować u siebie i myślę, że to wyjdzie taniej niż, przerab niż przerabianie instalacji na pewno, ale nawet niż, niż robienie takiej instalacji mhm od początku z, z taką myślą, nie? Więc to, mhm. to raczej, gdyby ktoś tak chciał, to raczej już bym szedł w rozwiązania typu smart home, gdzie coś takiego jest w standardzie, bo robienie tego w tradycyjnej takiej instalacji elektrycznej, no już generuje jakieś dodatkowe koszty jednak. Tak jest. A, 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 w, a w efekcie jest tylko jeden przycisk, tak? Gdzie w podobnych kosztach można już myśleć o smart home i mieć troszeczkę więcej tych możliwości. No pewnie. Trzeba by jak zwykle policzyć, ale masz rację, to nie jest takie, że to 100 złotych i masz. Mówiliśmy o rozdzielnicy. Ogólnie warto mieć większą rozdzielnicę, aby była w przyszłości możliwość jej rozbudowy. O dodatkowe komponenty, styczniki i podliczniki, które mogą na przykład monitorować zużycie energii. Podczas budowy domu mamy jakieś wyobrażenia o tym, jak to będzie nasze życie wyglądało, ale potem zaczynamy mieć kolejne pomysły. Chcemy coś zrobić, a tu się okazuje, że rodzielnica jest za mała, że elektryki tak upchną wszystko na styk i nic nie możemy zrobić. Warto od razu naprawdę zrobić tak, żeby w tego miejsca w rodzinice było naprawdę sporo. Tak, tu się zgadzam jak najbardziej. <grym> Czasami widzę takie projekty, gdzie, gdzie rozdzielnice są zaprojektowane no naprawdę malutkie, jak do pokoi hotelowych mhm. wręcz. A no tu potrzeba tych już no kilkadziesiąt, można powiedzieć, kilkadziesiąt modułów, kilkadziesiąt miejsc w takiej rozdzielnicy jest potrzebne. Pewnie 40 albo i więcej w takich przeciętnych domkach, więc tak, no rozdzielnica to jest, to jest miejsce, które powinno być zrobione troszeczkę na bogato, jednak, nie? Tak bym tak, to mhm. nazwał. Przy okazji taka wskazówka, jeżeli teraz no, jeszcze nie mieszkacie w swoim nowym, wybudowanym domu, w waszych rozdzielnicach jest możliwość testowania, jest zapewne taki przycisk z napisem test, warto go raz na jakiś rok lub na dwa lata wcisnąć, zobaczyć czy zabezpieczenia działają, bo w sumie... Skąd mamy wiedzieć, że wszystko działa poprawnie, jeżeli tego nie testowaliśmy. Więc to jest jedno, jedna propozycja, żebyście zobaczyli teraz wasze rozdzielnice, zobaczyli, co tam jest. A po drugie, po, podejrzewam, że nie wszyscy o tym wiedzą, ale co 5 lat jest obowiązek zrobienia przeglądu instalacji elektrycznej. Trzeba wezwać elektryka. Powinien on pobie, po, pomierzyć wszystkie gniazdka, pomierzyć opory, no i dać wam na piśmie, że wszystko jest w porządku. Polecam nawet nie tyle polecam, jest to obowiązek. E, e, a tym bardziej ważne, że bardzo możliwe, że jeżeli jesteście ubezpieczeni, wasz dom jest ubezpieczony i coś się stanie, będzie jakieś zwarcie instalacji elektrycznej i nie przedstawicie właśnie ubezpieczycielowi, że macie dokument od elektryka, to wam po prostu odrzuci i nie dostaniecie pieniędzy z ubezpieczenia. Tak więc warto zrobić to z dwóch powodów. <dł> dla pieniędzy, oczywiście, tak, oby nie było żadnych awarii. Ale też dla Waszego bezpieczeństwa musicie mieć pewność, że Wasza instalacja działa poprawnie. A kto? No właśnie, to musi zrobić elektryk. Tak, tutaj y, należy jeszcze dodać, moim zdaniem, że ten przycisk test służy tylko do, i wyłącznie do testowania zabezpieczeń y, różnicowo-prądowych, więc nie wszystkich, uh -huh. tylko różnicowo-prądowych. A testy, z tego co wiem, producenci zalecają robić raz w miesiącu, żeby A, mieć nawet. pewność, uh -huh. że ten przycisk działa. Tak? Uh -huh. <laughs> więc to jest jedna sprawa. Natomiast to, co mówisz o, o przeglądach, to jak najbardziej wszystko się zgadza. Dopowiem może jeszcze, że to nie jest martwy przepis. To wynika z tego, że instalacja elektryczna w pewnym sensie pracuje, szczególnie w rozdzielnicy yy, i pracuje w takim sensie, że przewody się nagrzewają, stygną, nagrzewają, stywno, stygną, a w wielu miejscach, jeśli nie w większości, one są dokręcane śrubami i te śruby się przez luzują. A jak się mhm. śruby poluzują po iluś latach, no to, to może właśnie dojść do zwarcia i innych nieszczęść. Yy, wiem jakby z doświadczenia, które wyniosłem z instalacji przemysłowych, że tam kontrolnie robiło się termowizję dużych rozdzielnic, oczywiście przemysłowych mhm. raz w miesiącu i dokręcało przewody raz w miesiącu w rozdzielnicach, tak? Bo one się na tyle mhm. luzowały. No w domu jednorodzinnym nie ma potrzeby, bo te obciążenia elektryczne nie są aż tak duże, natomiast to też występuje i raz na jakiś czas te przewody warto, warto by po prostu podokręcać. Okej, okay. no cenna, cenna uwaga. E, jeszcze tylko zaznaczę, bo ostatnio o tym mówiłem mojemu kumplowi właśnie, żeby taki, taki przegląd sobie zrobił. On na mnie tak popatrzył, <krym> ha, ha, no tylko nie mów mi, że ty masz taki przegląd. Więc oficjalnie mówię, mam sprzed dwóch lat, był elektryk, wszystko pomierzył, więc jestem dowodem na to, że takie rzeczy ludzie robią, bo mam wrażenie, że czasami nie ma wokół was osób, które robią takie przeglądy. Nie, jest przynajmniej taki sławek, który robi je regularnie. Co dalej? Nie zapomnij o wyprowadzeniu kabli zasilających bramę wjazdową, o czym mówiłeś już wcześniej, czujnik bramy, furtkę, zamek elektryczny i domofon lub wideofon. I ja to będę podkreślał, ponieważ ja, jak budowałem dom, to zrobiłem sobie zdjęcia instalacji wewnątrz. Wszystkie zdjęcia, wszystkie piękne katalogi, potem poznawałem pliki, wiedziałem co, gdzie idzie, jakie kabelki. Dzięki temu, jak wierci wiertarko, to wiem, gdzie jest przewód, także nie ma. No i wierci tam, gdzie nie ma. Ale nie zrobiłem żadnego zdjęcia na zewnątrz. Jak budowałem dom, nie miałem ogrodzenia. Jak 7 lat, czy tam 8 lat po budowie domu robiłem ogrodzenie, no kurczę, gdzie jest ten kabel? 3 dni kopałem. I to naprawdę kopałem w ciężkiej, już takiej ziemi zgruzowanej. Nie znalazłem go po trzech dniach, a dokopałem się naprawdę na, wiesz, na półtora metra. Nie wiem, gdzie on jest. No i musiałem, kurczę, głupio, bo głupio, ale jeszcze raz ciągnąć kable z garażu trawnikiem pod ogrodzenie do furtki. Tak więc nie dość, że sobie wyoprawiacie te kable, to jeszcze poróbcie wszystkie zdjęcia i zróbcie sobie backup tych zdjęć, podnazywacie te zdjęcia, abyście potem się nie męczyli z łopatą, tak jak ja, bez sensu, przez trzy dni. I nie wsypujcie gruzu do ziemi. To swoją drogą. Zrobiłem utwardzenie, po, podjazd do domu, na no halo. Miałoby okay. być fajnie, nie? No przecież tam był kabel, więc już nie, nie musiałem tam kopać, więc ten gruz sobie sypałem. No, tylko, że zdjęć nie miałem. <coughs> tak, tak. W razie, nie, nie, sypcie, nie sypcie gruzu tak. do ziemi. Tak, ja jednak jestem za tym. Tak jest, więc w ramach błędów popełnionych na budowie tak zdarzają się i takie głupotki. Przechodzimy do zostawimy chyba 3 albo 4. A propos fundamentów. Króciutko, warto mieć jakąś rurę słonową typu Arot. Jak będzie jakiś wodowód w przyszłości, albo po prostu zapomnimy o jakimś kablu, bo go nie możemy znaleźć, no to mamy możliwość przeciągnięcia tego przewodu kabla przez rurę, nie uszkadzając elewacji czy też fundamentów. I wskazówka, bo widziałem już dużo projektów i. O dziwo, w wielu projektach nie ma żadnego gniazdka na zewnątrz. Nie wiem dlaczego, więc nie wnikam, tylko uświadamiam, żeby zrobić sobie gniazdka. Moim zdaniem najlepiej po każdej stronie budynku, ale zwłaszcza na tarasie bo wtedy nie musimy korzystać z jakichś kabli, przedłużaczy i tak dalej. A na tarasie, jak jest ładna pogoda, to korzystamy z telefonu, z laptopa, możemy korzystać z elektrycznej kosiarki, jakieś piły, podkaszarki, elektrycznego grilla. Tych urządzeń też jest sporo. Warto mieć gniazdka na zewnątrz. Przy tarasie, moim zdaniem, jedno podwójne to takie rozsądne minimum. Czy więcej potrzeba? Nie wiem. Mi wystarcza jedno podwójne. Tak. Pięknie, masz, no, masz gniazdka. Mam jedno. Jedno pojedyncze i też mi wystarcza. Nie, nie zdarzyło się, żebym potrzebował dwie rzeczy jednocześnie zasilić. E, mi brakuje trochę jednego ogniazka w jednym miejscu na, mm, przy wejściu do domu. E, przydaje się do odkurzania samochodu, ale zawsze i tak ciągnąłem przedłużaczem z garażu, a teraz mam odkurzacz już taki bezprzewodowy, fajny, poręczny, więc w sumie już go, tego ogniazka nie potrzebuję. No ale mimo wszystko jakby było to, e, to bym pewnie z niego skorzystał. E, to w sumie było. A tak, mówiłem o tym, żeby sterować centralnie wszystkimi roletami, więc warto o tym pomyśleć, nawet jeżeli rolet jeszcze nie planujemy. Krótka taka porada to jest rozważyć montaż gniazdka na podbitce z wyłącznikiem do lampek choinkowych. Bardzo ciekawy pomysł. Niektórzy mają na podbitce możliwość podłączenia lampek, niektórzy mają możliwość przy oknie też dodatkowe jakieś gniazdko i tak dalej. Więc może, może warto sobie takie coś rozważyć, jak będziemy my chcieli na przykład nasz dom na święta jakoś przystroić. Chociaż mhm. nie zgadza się. Tutaj, no. tutaj wiesz, co to można połączyć, jakby połączyć w sensie obwodów z oświetleniem zewnętrznym domu, bo to zwykle Aha. gdzieś właśnie pod okapem stosuje się, no, montuje się lamp, wyprowadza się przewody do oświetlenia domu, więc tam można dodatkowe gniazdko sobie śmiało e, zamontować gdzieś właśnie pod okapem. I ono sobie będzie czekało właśnie na okres świąteczno-dekoracyjny e, i można wtedy lampki tam bez najmniejszego problemu hmm. podłączyć bez ciągnięcia przedłużaczy i tak dalej, więc tak jak najbardziej. To jest dobry pomysł. A kiedyś stroiłeś dom, bo jedyne moje strojenie polegało na tym, że kupiłem sobie jakąś lampkę, która rzucała jakieś obrazki na elewację. E, co roku mam e, chęć coś zrobić, a potem zapam mi opada. E, jak to u ciebie? U mnie, u mnie bardzo podobnie, tylko nawet nie kupiłem lampki, która by mi świeciła na dom, bo jak sobie myślę, że mam w to zimno wychodzić na, na zewnątrz, stać na drabinie i wieszać lampki, to jakoś tak nie, nie za bardzo mnie to e, kręci. Natomiast ustroiłem jabłonki przed domem ostatnio, bo, bo nie mam innych drzewek, tylko jabłonki przed domem, więc, więc były ustrojone któregoś razu. Także no, tak, w taka no wersja minimalistyczna bym powiedział. To ja ci uświadomię, że ja też nie wchodziłem na derbinę, bo kupiłem sobie taki mały mini rzutnik, więc on był sobie na, na dole, mm -hmm. na kostce brukowej i rzucał po prostu obrazki na elewację. Więc kwestia tylko wyciągnięcia przedłużacza, więc na to jeszcze mi motywacji starczyło. Ostatnie, oczywiście to nie jest ostatnia porada, bo jak mówię, więcej porad nie tylko dotyczących elektryki znajdzie się właśnie w właśnie tym małym poradniku który jest dołączony do kursu i nie można go kupić oddzielnie, więc to nie jest podcast, w którym promujemy jego zakup. Ostatni etap to jest określenie, właśnie opisanie tej naszej rozdzielnicy. Dopilnujmy tego, żeby to zostało opisane, żeby elektryk po pierwsze wszystko opisał i nam też powiedział o tym, co jest od czego. Musimy wiedzieć, co mamy w domu, bo jak elektryk nam pójdzie i potem będziemy mieli jakieś wątpliwości. No to elektryk może już się pamiętać, w sobie, wcale, w sobie wcale się nie dziwię, albo będziemy musiał do nas przyjechać, nam znowu wszystko tłumaczyć. Ważne jest to, żeby to było ładnie opisane. Można sobie albo to oznaczyć bezpośrednio na rozdzielnicy jakimś długopisem, albo dodatkowe jakieś mieć oznaczenie, na przykład na drzwiczkach. Czyli otwieramy rozdzielnicę i na drzwiczkach jest cała rozwiska. I dzięki temu wiemy, jakie mamy obwody, co jest na tych obwodach podłączone, jakie pokoje są, do którego przełącznika powiązane. Dzięki temu jesteśmy po prostu bardziej świadomi tego, co mamy. I to też jest pewnego rodzaju kontrola pracy elektryka. Czy na pewno on podzielił naszą instalację na tyle obwodów, jakie chcieliśmy, i czy na pewno jest tyle zabezpieczeń, ile chcieliśmy. A jak mamy dobry projekt instalacji elektrycznej, to w dobrym projekcie będzie rozdzielnica i będzie to wszystko ładnie narysowane. Więc nawet do końca się nie musimy na tym znać, ale jak zobaczymy, że rozdzielnica elektryka ma dwa razy mniej przełączników, niż to jest na projekcie instalacji elektrycznej. To już wiemy, że coś jest nie tak. A to jest przykład z życia wzięty, kiedy właśnie elektryk zaoszczędził na liczbie obwodów, no i okazuje się, że było mniej więcej o 1 trzecią mniej obwodów i zabezpieczeń niż to wynikało z projektu. I dzięki właśnie temu, że w projekcie to było, inwestor mógł no, się z elektrykiem odpowiednio rozliczyć. Tak, ja tutaj jakby już nie będę wdrążył kwestii elektryków, którzy mogli coś przeoszczędzić, ale chciałem powiedzieć, jak ja mam zrobione u siebie mhm. oznaczenie na rozdzielni elektrycznej. Po otwarciu drzwiczek na drzwiczkach mam przyklejoną kartkę z projektu z rzutem pomieszczeń w domu. Na tym rzucie są podpisane po prostu obwody. No bo tak to zwykle, tak to zwykle w porządnych projektach jest zrobione, że są podpisane obwody. No jak jest podpisany obwód, no to każdy obwód ma swoje zabezpieczenie, więc tak samo mam podpisane e, zabezpieczenia, ponumerowane właściwie. I patrząc na rzut, e, na rzut domu, widzę gdzie jest dane gniazdko. Jeżeli chciałbym je wyłączyć z jakiegoś powodu, e, patrzę jaki ono ma numer obwodu. No i numer odpowiada numerowi pod zabezpieczeniem Pstryk, jedno obstryknięcie jest, jest wyłączone. Dokładnie to, co chce, praktycznie bezbłędnie, więc, więc mhm. myślę, że to jest naj, najprostsza metoda, jak to można wszystko ładnie oznaczyć i opisać, żeby nie dochodziło do żadnych pomyłek. No i świetnie, no i świetnie. Na tym myślę że możemy zakończyć. I tak, długi, jak zwykle dłuższy podcast wyszedł niż tam, niż planowaliśmy. A propos panowania. Dajcie znać, jak się podobało. Myślę, że było trochę luźniej, niezwykle, ale z drugiej strony dużo konkretów, więc tak, jestem ciekawy, co na ten temat myślicie. I zachęcamy do tego, abyście zapisali się do naszego newslettera. Po pierwsze, jak się zapiszecie do newslettera, to będzie nam miło. Po drugie, dostaniecie fajne rzeczy, na przykład mega poradnik o wyborze działki budowlanej, na przykład poradnik o wyborze wykonawcy, a także dostaniecie możliwość skorzystania z jednego z dwóch darmowych mini kursów, Fajne rzeczy, klikamy i co 2-3 dni przychodzi na maila nowa lekcja. Dodatkowo, bonusowo, będziecie także informowani o nowych podcastach, no i jeżeli napiszemy jakiś nowy artykuł lub będą jakieś nowe filmy na przykład na moim kanale, czy też będzie jakiś artykuł na blogu Krystiana, na blogu to także będziemy o tym informować, więc jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje w ogóle na rynku budowlanym, no to naprawdę proponuję zapisanie do newslettera, a link znajdziecie po pierwsze pod filmem, i znajdziecie teraz wyświetlony na tutaj poniżej blogporadnik.com łamane na newsletter. Tak, ja bym jeszcze dodał coś w sumie, czego nigdy nie mówiliśmy, ale mam nadzieję, że Sławek się ze mną zgodzisz, bo reklamujemy czasami różne nasze kursy i tak dalej. Zachęcamy do zadawania mhm. pytań w komentarzach na YouTubie. A ja bym jeszcze wrzucił stałym słuchaczom, którzy dotrwali już tak daleko do końca tego podcastu. Jeżeli macie jakieś jeszcze potrzeby w zakresie zdobywania wiedzy budowlanej, czegoś Wam potrzeba, jakichś tematów szukacie albo jakichś konkretnych rozwiązań. Dotyczących wiedzy, byście potrzebowali, nie wiem, tutaj naprawdę naprawdę możecie szeroko pomyśleć, w jakiej formie chcielibyście wiedzę przyswoić i na jakie tematy. No to jak najbardziej też zapraszam do wrzucania takich informacji w komentarzach, bo po prostu może przygotujemy coś nowego, coś, czego jeszcze do tej pory nie robiliśmy, żeby, żeby Wam pomóc w zdobywaniu wiedzy, w, 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 w poprowadzeniu własnej budowy jeszcze lepiej. Tak jest. Zgadzasz Mamy się duże... ze mną. Zgadzasz się. Oczywiście, no że się zgadzam z Tobą. Pomysłów mamy dużo, ale chodzi o to, żeby te pomysły trafiły w wasze gusta i wasze potrzeby, tak więc czekamy na komentarze. Jeżeli nas ktoś teraz słucha na Spotify lub ogólnie nas teraz nie widzi, to zachęcamy do wejścia na YouTube, odszukanie Dylematów Budowlanych i tam jest sekcja komentarzy. Na pewno tam się dużo dzieje i tam możesz zostawić własny komentarz. No, więc to w sumie tyle ode mnie. Ja bardzo dziękuję za, za uwagę i do usłyszenia w kolejny wtorek. Jak w radiu, tak. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy tak na kolejną audycję w następny wtorek, na kolejne słuchowisko. Tak. O, w następny wtorek o godzinie 19. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.